co mnie ksiądz kieruje do psychologa? Nie, nie kierowałem pani do psychologa. Nie kierował. Nigdy, żadnego wiernego i pani też nie. A jakie słowa ksiądz wypowiedział? A jakie wypowiedziałem? Do psychologa i do psychiatry. Do kogo? Do mnie. I takie było znaczenie. Do Rota w Zbigniewie. I takie było zamiar, znaczenie, taki cel. Jaki był zamiar, to ja się pytam księdza. Jak pani pyta, jak pani już stwierdziła. I poszła. No nie, bo ksiądz sam powiedział dzisiaj, że to sarkazm. No ja nie mogę zrozumieć, co ksiądz mówi. Ale ksiądz do wszystkich mówi. Ale chwileczkę, no nie, nie potrzeba adwokata. Ksiądz powie mi. Ale co mam pani powiedzieć? Jak mam rozumieć księdza słowa? Które? Z imieniem. Dorota. Dobrze, no to od początku. Stara baba, baba Jaga, wiedźma. Do psychologa, no, może pani tu nie przychodzić, przyjdzie pani, a jeżeli to w niedzielę, to jak mam rozumieć te Kiedy słowa? Kiedy te słowa były powiedziane? No od 8 lutego. Kiedy i gdzie? No to muszę, no, gdzie? Na kazaniu, pro publica bono, jako... Gdzie ich pani słuchała? Proszę? Gdzie ich pani słuchała? W domu. Jeżeli mnie nie było na miejscu, a te, co byłam na miejscu, to musiałam ze łzami w oczach słuchać, żeby mnie upodnieć. Po co dzisiaj pani przyszła? Ale proszę mi Po co pani dzisiaj przyszła? Ale ksiądz mi tylko zadaje pytanie. Po co pani dzisiaj przyszła? No ale to ja się pytam, dlaczego ksiądz ma wobec mnie taką nie, agresję. Nie ma, ja nie ma agresji pani Doroto, ksiądz nie ma agresji. To jest w głowie pani Doroto. Nie, to ja przecież jeszcze raz odsłucham wszystkie kazania od 8. To skąd te obelżywe słowa? I to z imieniem, żeby żeby Które obelżywe słowa? Stara baba, baba Jaga, wiedźma. A widziała się pani w peruce, którą pani nosiła? A to nie o to chodzi, bo ksiądz dokładnie o to. Ale o, to, o tym ksiądz mówił pani Doroto. Ksiądz nie odpowiada mi na pytanie. A to jak nie odpowiada, to jeszcze bardziej. Dlaczego się pani z takim księdzem w ogóle zadała? Dzisiaj pani było ogłoszone Słucham proszę księdza. Dlaczego pani nie patrzy dzisiaj... na księdza? No, patrzę na księdza. Ale jak pani kazała, nie było pani nie słucha. Słowa, które mnie bolą, nie mam siły patrzeć. Które dzisiaj słowa pani bolały? Zaraz, dzisiaj były. Jeszcze nie miałam czasu odsłuchać, ale były. Czy dzisiaj było to, że pewnie się zakochała? Nie. Co dzisiaj było? Odsłucham jeszcze raz. Nie było coś, co by pozwoliło spokojnie słuchać księdza. To po co pani przychodzi? Po to, by słuchać mszy i spokojnie jej no wysłuchać. Chodzić, słuchać gdzie indziej. Po co pani tu przychodzi? Jeszcze raz dostanę odpowiedź na pytanie, to co słyszałam. To pani co, jest tutaj oficerem prowadzącym? Nie, nie jestem, tylko ksiądz mi nie odpowiada na pytanie. Pani do czego? Dlaczego ksiądz mi nie odpowiada, tylko zadaje mi pytanie na pytanie? Odpowiadam pani na pytanie. Pytaniem na pytanie. Odpowiadam tak, jak uważam, że należy pani odpowiedzieć. Pani nie jest oficerem księdza. Nie, nie jestem oficerem. To proszę się tak nie zapowiadać. W związku z tym będę nie miała żadnej odpowiedzi, tak będzie... Ma pani odpowiedź. To moje zachowanie jest odpowiedzią dla pani, że aż mi brakuje w tym, żeby odpowiedzieć. Pierwszy raz się spotykam z takim przypadkiem. Księdza, w takim razie, czy w tygodniu mogę przychodzić na ślub? A dlaczego pani pyta? Dlatego, że usłyszałam, że nie. Teraz dzisiaj usłyszałam, że pani nie usłyszała. Ale pani źle słyszała. A gdzie pani słyszała? Nie mam obrony. Ale pani nieprawdę ma. Kazanie księdza. To proszę jeszcze raz posłuchać. Pytam, co jest. Proszę posłuchać. Dobrze. Jeżeli odsłucham i to usłyszę, to w takim razie nie, czy będę... to pani usłyszy tylko co ksiądz pozwoli, mówi. Nie, bo jak pani kłamie, to nie wolno proszę tylko zrobić. Pan w tej chwili mi przeszkadza mówić. Ja bo pani mówi nieprawdę. Nieprawda, że mówię nieprawdę. Mówi pani nieprawdę. Gdybym rozmawiał z panią sam i nie było innych osób, które widzą i słyszą, pani by mi wpierała dziecko w brzuch, patrząc mi prosto w oczy. Tak pani robi. Nieprawda, proszę księdza. Proszę pani, tak, proszę pani. Pani zmienia znaczenie moich słów i sens, i intencje tego, co czyni. Ksiądz jest pani życzliwy, walczy o pani duszę, a pani sobie to przestawia na oka. Cały czas, za każdym razem, pani Doroto. Panie Jakubie,
Tak pani Doroto, tak nie, nikt pani tego nie wciska, nie tak pani robi. Tak pan tak ksiądz ustawia sytuację, że na końcu mam poczucie winy. Wpierw mnie wyzywa a i obraży bez najpierw chce zrobić, na innych wcisnąć poczucie winy. Nie, na mnie ksiądz nie. Wciska. Jeżeli wciskam na panią poczucie winy, jeszcze raz po co pani do Baranowa się fatyguje? Czy mam przychodzić tam na mszę? A dlaczego mnie pani o to pyta? Dlatego, że chciałabym usłyszeć konkretną odpowiedź. Tak, pani Doroto, ma pani przychodzić na mszę. Ja nie prowadzę żadnego ZO, szanowna pani. Jestem księdzem wygnanym, który znalazł zamieszkanie u pani. A ja jestem zwykłym wiernym, który nie wiem, jest taki... Proszę się pytać pana Boga, swojego sumienia. Jedno tylko mogę powiedzieć. Odpowiedź? Oczywiście, że nigdy żadnemu niewiernemu nie powiedziałem, że nie wolno ci przyjść. A nawet gdybym tak powiedział, to jeszcze do tego ksiądz nie zostaje właścicielem kościoła. Do tej pory, szanowna pani, także każdy, który do kościoła wejść, może być. Jeżeli tam nie narusza spokoju, ładu, no, może być. Pani pytanie jest po prostu obraźliwe wobec mnie, bezczelne. Jest bezczelne, szanowni Doroto. Jest bezczelne, żeby po 7 latach przychodzenia na mszę, którą odprawiam, żeby przychodzić do mnie do spowiedzi, żeby mi pani na ten sposób zadawała pytania. Albo pani jest chora, albo coś pani jest innego. Ja jestem tylko prostym księdzem. Mam mieć wzbudzone poczucie winy. Nie, nie wiem, pani ma mieć. Albo być chorą. Nie, nic takiego się nie ma. Choroba nie wybiera, szanowna pani, a starzejemy się. Wspomniał ksiądz, ja tak usłyszałem, że nie przychodzę na mszy, to zastanowi się, czy będą gregorianki zabrane. A widzi pani, dotknęło, a bardzo dobrze. Wszystko mnie dotyka od 6 lutego, jak ksiądz wobec mnie stosuje swoją metodę. Nie tylko to. No to widzi pani, ma pani 2 wyjścia, albo przychodzić, albo słuchać w domu, czy zacznie odprawiać 1 marca gregoriana. Tak, a inni nie mają takiego wyjścia. Wystarczy, że mieszkają poza... Wystarczy, że mieszkają poza miejscem zamieszkania. O jakich innych pani mówi? No, o których przyjmuje ksiądz. Od których ksiądz przyjmuje stypendium i intencje. Tak. A jak ja mieszkam też za Baranowem, to 20 km, to już nie mam szans, żeby nie przychodzić na mszę, a złożyć intencje i mieć odprawione gregorianki za brata. Nie rozumiem teraz sensu. Pani prosiła o msze święte gregoriańskie za brata. I co ksiądz pani odpowiedział? Ksiądz powiedział, że jak się nie przychodzi do kaplicy... Co ksiądz pani odpowiedział? Ksiądz mi odpowiedział, że dobrze, że przyjmie. No przyjmie, a co potem? Ksiądz wyraził ja wiem, się co jak? Wyraziłem. No i co ksiądz powiedział? No ja wiem, co powiedziałem. To proszę mi powiedzieć. No powiedziałem, że jak ktoś nie będzie przychodzić na msze święte, to nie będę odprawiać mszy no tych, właśnie, którzy nie przychodzą na mszę. A przyjmuje ksiądz gregorianki czy inne intencje na msze święte od tych, którzy też nie przychodzą na mszę? Tak. No, i to jest w porządku. O których teraz osobach pani myśli? Które by, no nie są, są poza kaplicą. O których osobach konkretnie pani myśli? No konkretnie nie wyznam imienia, nazwiska. No to o jakiej osobie, za kogo odprawiałem i gdzie mieszka i nie mógł być w kaplicy, o kim pani myśli? No i nie mógł, tak, o takich no, osobach. No o jakich? O jakich? Może odprowadzę księdza do samochodu. No proszę bardzo, możemy panią odwieźć do domu. Nie, ja pojadę do domu, ja mam jakiego, nie ma problemu. O tych osobach, które nie są w kaplicy. Ale gdzie mieszkają, szanowna pani? Poza Baranowem. Poza Baranowem znaczy gdzie? To znaczy nie sprawdzam, gdzie mieszkają. Nie dopytowuję. W związku z tym. Pani się dopytowuje, nie na sposób. Pani teraz się dopytowuje, a wcześniej osądza księdza, że wobec innych osób, od których odprawiam się, nie domagam się obecności w kaplicy, od pani się ksiądz domaga. To znaczy, to nie osądzam, tylko jest mi przykro, że ksiądz powiedział, że to odprawić, to trzeba być. W pani przypadku, jak najbardziej. A dlaczego ja jestem, co to, kaleka jaka? Nie, ze względu na łaskę. Ze względu na Biblię. Tak, na łaskę, pani Doroto. Że przychodzenie nam mszę świętą dotyka tego, za którego ksiądz odprawia, ale ten, który przyjdzie, też. Tak, łaskę odbiera ten drugi, ale jak nie będę przychodzić, to w związku z tym
nie będzie łaski ani dla jednego, ani dla drugiego. To jak się pani chce zadeklarować? Będzie przychodzić, czy nie będzie przychodzić? Proszę księdza, chcę przychodzić. Chcę przychodzić. Dobrze, zakończymy? Można? Nie, musi pani ze mną iść zakończać. Ja się pożegnać chcę. Ja z żadnym oficerem prowadzącym nie rozmawiałem, więc takie kończenie, że zakończymy ze mną. Z takim księdzem, który nie powie mi przepraszam, wyzwie mnie. Ale dlaczego miałby pani Doroto ksiądz mówić nie przepraszam? Nie wiem, księdzu pani mówi, ale ja wiem, że to się do mnie nie stosuje. Że wszystkie obelgi, a te a ksiądz żadnych obelg nie mówi jak pani Małgorzata. Pani Doroto, nie wolno. Nie pozwolę obrażać księdza. Peruce, nie pozwolę obrażać księdza. Użył ksiądz słowa wiedźma. Pani mnie teraz pyta. Pani Doroto, pani prokurator i... Nie proszę księdza. Tak, szanowni, chodziła pani na komisariat. Pani mnie teraz dokładnie pyta tak jak prokurator i policjant. Chcę, żeby nie rozumiał, że mnie te słowa zabolały. Ksiądz użył słów. Dokładnie to samo pani robi. Ale ksiądz użył te słowa. A jeszcze dokładnie pani na ten sposób ze mną rozmawia. Prokurator i policjant. Czy użył ksiądz takich słów? Ale ja się poczułam skrzywdzona. Dobrze, tak jak ksiądz do mnie wybrał. Się, a cóż ja na pani poczucie, słowami, że tak powiem, zrobię, szanowna pani? No nie używać tych słów. Aha. Jeszcze nie wskazywać. A użyłem teraz, że dobrze pani jest w tej peruce. W ogóle, i co? Proszę. I używać czy nie używać? Nie używać żadnych nic, słów. Żadnych. Wobec mnie. Wobec pani. To tak. O kim mówić, szanowna pani? No jest wiele innych, do których się mówię nie stosuje. O tych, którzy chodzą do kaplicy. Bez wyjątku. Pana łysego też to dotyczy. Ale mnie proszę nie tykać. A to może pani prosić. Pani ale pani co? Przyjściem daje prawo księdzu mówić. Tak, to proszę mówić bez wskazania pro publico. Pani Doroto, pani, dobrze, pani może teraz mówić. Pani prosi, czy pani się domaga? Proszę. A to jak pani prosi, to rękę z kieszeni wyciąga. Nie takim tonem do księdza. I nie takim tonem i wiedzieć, że na prośbę są dwie odpowiedzi. A jak mam użyć tonu, jak widzę, że tutaj co chwilę dostaję? Bo pani nieprawdę mówi. Bo inaczej mówi. Pani by mnie już, że, za przeproszenie, zmieszała z błotem. Nie proszę tak, księdza. Tak parłaby mi dziecko w brzuch, szanowna pani. Miałbyś nie proszę księdza. Tak proszę pani. Tak nie, proszę pani. Pani twierdzi, że nie. Ale tak dobrze, pani robi. Twierdzi, tak pani robi. Tak. Nie ja, tylko tak wielu jest, tak twierdzi, tak bo jest. Tak pani zaczęła wielu działać. Wielu twierdzi tak jak ksiądz, a ja jedna twierdzę nie. Nie, we wszystkich sprawach nie, ale w tej tak. Panie Jakubie, z całym szacunkiem, ja po prostu się nie mogę skupić. To trudno, ale nie może, a ja nie pozwolę, żeby pani obrażała księdza przy to nas. Kiedy ja mogę z księdzem porozmawiać? To nie ma pani obrażać, to odejdzie od razu. Ja nie obrażam jak księdza. Obraża pani. Jak to nie? Obraża pani na sposób tak wyrafinowany, tak bezczelny i perfidny, że mało kto tak potrafi oprócz pani Ani i pani. Pani nie wolno tak czynić, we pani dwie Doroto. Tak robicie, wyniosłe poznanianki. Nie, tak, szanowna mówimy, pani, nie, wyniosłe, nie, pyszne poznanianki. Pani wyniosłe, pyszne poznanianki. Proszę, proszę powiedzieć, czy mam przychodzić? Pani Doroto. Ja nie wiem, czy mam, bo ja nie jestem nadrzędną władzą nad pani. Z czego to wynika? Co? To wszystko jest niedobrze po 5 latach. Nie wszystko, nie wszystko, nie wszystko, nie wszystko, szanowna wszystko pani. Nie wszystko. Nie wszystko. Ja o żadnym wszystkim nie mówię. A to proszę słuchać kazań, ksiądz na nich mówi. No to i co dalej? Należało kazanie... zmienić perukę. Ktoś z pań zrobiła to wobec pani przysługę, żeby pojechać z panią i dobrać właściwą? Ująłem się za panią. Proszę księdza, proszę tematu peruki nie rusza. Nie powinienem. Czy bardzo to księdza rusza? Ale jak Hebusz to ruszył, temat. To panią mnie denerwowało. Denerwowało mnie tak. A no właśnie. I do kogo miałam pójść, do księdza? Nie. Ale ksiądz mówi nie z powinien, nie powinien był nigdy tego poruszać. Nie powinien, tak, ale gdyby inni... sobie pani zasłużyła na postawę życzliwości od innych niewiast, powiedziałyby to. Ja pani... mam sobie zasłużyć, tak. Dlatego, że trzeba pan sobie nie zasłużyć. Ma tak, nie. Pani też nie ma, bo rozmawia z księdzem z łapami w kieszeni. I trzeba na w ten wiek już panią poprawiam swoją kulturę. Ale czemu trzeba panią poprawiać? A pan jeszcze mnie nagrywa. No ja nagrywam pan... od samego początku i nie panią, tylko włączyłem, bo był huczko, droga pani. Wyłączyć. Nie wyłączę, bo pani potem powie coś innego niż było. Może pani wysłać link, żeby pani posłuchała, co ksiądz mówił i co pani mówi. I jakim tonem. Mogę się pożegnać? A nie może pani? Mogę. No to tak, dlaczego się pani nie żegna? Z panem Bogiem. Ręce ma pani zmarznięte. Odwieziemy panią, pani Doroto. Odwiozę panią. No.